Cześć, witajcie, a to już kolejny film z Jailbreaka. Tym razem porównamy sobie, moim zdaniem, dosyć opłacalne auta do około 100 tysięcy. Jak mogliście zobaczyć, na moim kanale jest aktualnie rebrand, jest nowy awatar, inne informacje oraz niedługo zrobię ban. A więc tak, dzisiaj sobie porównamy auta takie jak Lamborghini Aventador, Tesla Cybertruck, Lamborghini Urus, Dodge Challenger i pewna perełka, czyli Tesla Model 3 za 16 tysięcy. Zobaczymy, czy Tesla Model 3 może walczyć nawet z tym autem za 59 tysięcy, więc zapraszam do oglądania. Więc tak, pierwsze co, to oczywiście ceny samochodu. Tesla Model 3 16 tysięcy, Dodge Challenger 59 tysięcy, Cybertruck 75 tysięcy, chociaż ostatnio, gdy ulepszyli Cybertrucka, słyszałem, że niby on teraz kosztuje 100 tysięcy, możecie napisać w komentarzu. Lamborghini Aventador około 100 tysięcy, no i oczywiście najdroższe auto, czyli Lamborghini Urus około 109 tysięcy, więc tutaj oczywiście wygrywa Tesla. Teraz przejdźmy do prędkości. Pierwsze auto będzie to Tesla Model 3. Jeśli chodzi o trasę, zaczynamy w tym miejscu, za to kończymy w tym. Tutaj będziecie mieli przyspieszone. No i jak widzicie, w tym momencie właśnie przekroczyliśmy prędkość maksymalną tego auta. Może nie jest najszybsze auto, ale to też nie jest auto z cyklu Ray, które jest tak naprawdę reskinem do Camaro. Teraz Dodge Challenger. Auto to jak za cenę niecałych 60 tysięcy jest naprawdę dobre. Jego osiągi są po prostu świetne. Tym razem tutaj Tesla Cybertruck. Jak na to, że jest to tanie auto, które może pomieścić nawet 6 osób, jest naprawdę szybkie. Moim zdaniem właśnie warto zainteresować się tym autem, chociaż w sumie wszystkimi w tym materiale. W tym momencie już tak naprawdę można powiedzieć legendarne auto, jeśli chodzi o historię Jailbreaka, czyli Lamborghini. Jest to auto, które przez lata było naprawdę polecane, niestety przez swoje nerwy. Moim zdaniem jest ok w swojej cenie, ale są lepsze wybory. Razem Lamborghini Urus. Jeśli chodzi o prędkość, jest ono dosyć podobne do podstawowego Lambo, ale jednak widać, że to auto dłużej się rozpędza i jest troszeczkę wolniejsze. Okej, a więc teraz przejdźmy do prędkości jeżdżenia do tyłu, bo nie oszukujmy się, ale to też jest bardzo ważne. Tesla niestety z bardzo niskim wynikiem, jakby nie patrząc, ogólnie auta elektryczne w Jailbreaku, jeśli chodzi o jeżdżenie w tym, są bardzo powolne. No i tutaj jest o wiele większa różnica, jeśli chodzi o prędkość jeżdżenia w tył, jest naprawdę spora różnica. I jeśli chodzi o jeżdżenie w tył, to auto może nawet konkurować z jego droższymi odpowiednikami. Tesla Cybertruck, tak samo jak jego siostra, bardzo słaby wynik. No i Lamborghini Aventador, tutaj mamy przyzwoity wynik, wydaje mi się. No i Lamborghini Urus, tutaj bardzo przyzwoity wynik, nawet lepszy niż zwykłym Lambo. Teraz przejdźmy do ilości miejsc, bo to też jest ważna rzecz, jeśli chcemy grać z kolegami. Jeśli chodzi o Tesla, to mamy tutaj 4 miejsca i jest to naprawdę przyzwoite auto, jeśli chcecie grać w składzie, a nie macie wysokiego budżetu. Dodge Challenger, tutaj mamy aż 2 miejsca, no jest to taki wynik, który ma większość aut w tej grze. Tutaj wielkie wow, Cybertruck, aż 6 miejsc w scenie 100 tysięcy, że tam 75 tysięcy, jest to naprawdę świetny wynik. Tutaj Lamborghini Urus, tak samo jak Tesla, 4 miejsca. I to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Moim zdaniem na największą uwagę zasługuje Dodge Challenger, ponieważ jest to naprawdę świetne auto za 60 tysięcy. Kupując silnik za level 5, czyli około wychodzi nam 110 tysięcy, mamy tutaj auto szybsze niż Lambo bez ulepszeń, a tańsze tylko o 9 tysięcy. Więc to na tyle w tym odcinku. Nara.